Dobry wieczór Państwu. Dominika Matuszak. I Paweł Siwek. Witamy widzów TVP Kultura, słuchaczy radiowej dwójki i internautów wprost z gmachu Teatru Polskiego imienia Arnolda Szyfmana w Warszawie, gdzie już za chwilę koncert dla Niepodległej. Kulka, Paderewski Kulka. Przed nami niezwykłe muzyczne wydarzenie przygotowane z okazji 102. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, rocznicy, którą obchodzimy 11 listopada. Zapraszamy Państwa do tego, byśmy wspólnie uczcili Narodowe Święto Niepodległości i wysłuchali ten szczególny koncert. A będzie to koncert wpisujący się w 160. rocznicę urodzin wielkiego artysty, ale też męża stanu, którego działania w 1918 roku wydatnie przyczyniły się do odzyskania przez Polskę niepodległości. Pomysłem, inspiracją powstania tego koncertu była rodzinna fascynacja twórczością Paderewskiego. Konstanty Andrzej Kulka, skrzypek o światowej renomie, od lat ma w swoim repertuarze wszystkie utwory na skrzypce napisane przez Ignacego Jana Paderewskiego. Z kolei jego córkę Gabę Kulkę kilka lat temu zafascynowały pieśni Paderewskiego do poezji, a między innymi Asnyka i Mickiewicza. To przecież wytrawna kompozytorka i wokalistka. I temu rodzinnemu duetowi, proszę Państwa, będą dziś towarzyszyć muzycy, którzy na co dzień występują z Gabą Kulką, czyli kontrabasista Wojciech Traczyk i perkusista Robert Rasz, a także unikalna, doskonale znana w kraju i coraz lepiej znana na świecie Sinfonietta Krakowia pod batutą Jurka Dybała. A jak na Paderewskiego, wielkiego pianistę, przystało, rozpoczniemy od dwóch utworów solo na fortepian. Zagra je znakomity pianista Grzegorz Skrowiński. Dzisiejszy koncert został przygotowany z inicjatywy wiceprezesa Rady Ministrów, ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, a sfinansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Organizatorem przedsięwzięcia jest natomiast Biuro Programu Niepodległa. Zapraszamy. Thank you.
Utwory Ignacego Jana Paderewskiego, Krakowiak fantastyczny, H-dur i Chant d'amour, czyli pieśni miłości, zabrzmiały w interpretacji Grzegorza Skrobińskiego. A na scenie gościć dziś będziemy plejady takich osobistości i osobowości. Za moment skrzypek i pedagog, o którym mówi się, że jego fenomenalna wręcz wrażliwość muzyczna i wirtuozeria nieustannie zjednują mu przychylność krytyków, ale i uwielbienie publiczności. Maestro Konstanty Andrzej Kulka ma ogromny dorobek i liczne wykonania, rejestracje muzyczne. Nieodłączną częścią tego dorobku jest muzyka polska. Od geniusza skrzypiec czasów przedszopenowskich Karola Lipińskiego, aż po twórczość zmarłego niestety w tym roku maestro Krzysztofa Pendereckiego. Nie może więc dziwić zainteresowanie twórczością bohatera dzisiejszego wieczoru. Ignacy Jan Paderewski i Konstanty Andrzej Kulka, dwaj ambasadorowie polskiej muzyki na świecie. Jak mówił Paderewski, żaden z narodów na świecie nie może poszczycić się takim jak nasz naród bogactwem uczuć i nastrojów. I to bogactwo da się wyczuć w muzyce Paderewskiego. Utwory fortepianowe pisał przez 30 lat swojej twórczości. Głównie były to miniatury fortepianowe, ale zdarzały się też większe formy, tak jak sonata Amol op. 13 na skrzypce i fortepian. Podczas premierowego koncertu krytycy spierali się, w których z form, tych mniejszych czy większych, lepiej sprawdza się Paderewski. Odpowiedź na to pytanie pozostawiamy dziś Państwu.
Konstanty Andrzej Kulka pojawi się już za chwilę ponownie na naszej estradzie, lecz tym razem w towarzystwie muzyków koncertujących z czołówką polskich i zagranicznych artystów. Mowa o Sinfoniecie Krakowi. Od 2014 roku prowadzi ją dyrygent i muzyk słynnej orkiestry filharmoników wiedeńskich Jurek Dybał, współpracujący także od lat z Konstantym Andrzejem Kulką. W ich wykonaniu usłyszymy interpretacje i aranżacje świadczące o wyjątkowości naszego dzisiejszego koncertu, bo dzieł Paderewskiego w takiej wersji jeszcze Państwo nie słyszeli. Tak jak sam Paderewski łączył różne światy, świat polityki i świat muzyki, tak my łączymy różne muzyczne gatunki i artystów różnych specjalizacji. A rozpoczniemy od bardzo popularnej miniatury napisanej przez Paderewskiego w 1885 roku. To melodia z opusu 16. Dotychczas grana przez maestro Konstantego Andrzeja Kulkę w duecie z fortepianem, a dziś w autorskim opracowaniu Sinfonietty na skrzypce i orkiestrę kameralną. Zabrzmi też Suite Agiedur, wczesne młodzieńcze dzieło Paderewskiego, którego sam nie dokończył, a odnaleziono ono zostało dopiero w 1986 roku. Wreszcie prawdziwy hit i perła w twórczości Ignacego Jana Paderewskiego, czyli Menuet G-dur. Menuet skomponowany w 1886 roku, z którym wiąże się bardzo ciekawa, zabawna historia, o której Paderewski wspomina we swoich pamiętnikach. Ignacy Jan Paderewski przyjaźnił się z wybitnym lekarzem Tytusem Chałubińskim, u którego grywał. Pewnego razu poznał tam z kolei przyjaciela Chałubińskiego, pisarza Aleksandra Świętochowskiego. Obaj panowie uwielbiali muzykę Wolfganga Amadeusza Mozarta i nieustannie prosili, by grać dzieła tego klasyka wiedeńskiego. Znudzony w tym w pewnym momencie Ignacy Jan Paderewski postanowił zaprezentować swojego menueta, nie zdradzając, że to jego kompozycja. Nie dokończył utworu, a lekarz Tytus Chałubiński, zachwycony tym wykonaniem i pięknem kompozycji, zerwał się na równe nogi i powiedział: cóż to za przepyszny Mozart. Czy panów zdaniem istnieje kompozytor, który dziś mógłby napisać coś równie pięknego? Tak, odpowiedział Paderewski, jest taki, to ja. Mamy nadzieję, że menuet zachwyci również Państwa w interpretacji artystów naszego dzisiejszego koncertu.
zdarza się, że dzieci wybitnie uzdolnionych artystów decydują się nigdy nie wejść na drogę, którą wytyczyli ich rodzice. Ale muzyka, proszę Państwa, ma w sobie coś takiego, że jak nic innego potrafi pięknie połączyć pokolenia. A to jest właśnie przykład bohaterów dzisiejszego wieczoru. Gaba Kulka odnalazła swoją drogę, drogę, której jest konsekwentna. Śpiewa, pisze piosenki, gra na fortepianie. Inspiruje ją muzyka bardzo różnych gatunków i stylów, od muzyki klasycznej po pop. Dotychczas sięgała po twórczość artystów skrajnie różnych, od Wojciecha Młynarskiego po Iron Maiden, a dziś w jej interpretacji usłyszymy pieśni Ignacego Jana Paderewskiego, który podobnie jak współczesne ikony popkultury i gwiazdy muzyki zgromadził miliony fanów, a za oceanem pieszczotliwie nazywano go Peri. Wszystko się zgadza. Zdaje się, że dziś po raz pierwszy pieśni Paderewskiego zabrzmią inaczej niż na głos z fortepianem. Pierwsze pieśni pisał Paderewski do słów Asnyka, kolejne do tekstów Mickiewicza, te z opusu 18, które dziś usłyszymy. Mówi się, że te mickiewiczowskie pieśni to jest już krok naprzód względem pierwszych form tego gatunku, jakie podejmował Paderewski. Nie zabraknie też dzisiaj pieśni do francuskiej poezji Catulle Mendesa. Jako że Paderewski był bardzo skrupulatny, bardzo dokładny, tak i my precyzyjnie przedstawimy tytuły tych utworów. Wysłuchamy pieśni Dans la forêt, polały się łzy, gdy ostatnia róża zwiędła, gdybym się zmienił, oraz Nad wodą wielką i czystą. Gaba Kulka w wielkim finale naszego koncertu z tatą, Konstantym Andrzejem Kulką. Sekcja rytmiczna, czyli kontrabasista Wojciech Traczyk, perkusista Robert Rasz oraz znakomita Sinfonietta Krakowia. Tak jak o Paderewskim powiedział Bernard Shaw, to jest kariera bez precedensu, a właściwie dwie kariery. Tak i my zaprosimy Państwa do połączonego świata dwóch różnych muzycznych galaktyk. W przeciwieństwie do Paderewskiego, który był bardzo hojny dla swojej publiczności, bisując godzinami, dziś u nas bisów nie będzie. To dlatego, że spotykamy się wyłącznie za pośrednictwem telewizji, radia i internetu. Bardzo za Państwem tutaj w teatrze tęsknimy, ale wierzymy, że ta forma pozwoli przede wszystkim zachować bezpieczeństwo, ale także spotkać się w szerszym gronie i w ten sposób wspólnie spędzić Święto Niepodległości. Tego Państwu i sobie życzymy. Thank you.
ostatnia róża zwiędła, rzekłam chłopcu idź, zerwała się złota nić. Thank you.
nami obchodzi. I woda tonią przejrzysto odbiła twarzy w nad wodą wielką i czystą. Wszystko wiernie odbija.